Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Pani Anno. Na wieki wieków. Amen. Na przekór. Możnym i władcom tego świata, tyranom. Zamiast, drodzy Państwo, mojego wizerunku na samym początku, doszedłem do wniosku, że nie ma nic piękniejszego na ten moment, przed zarecytowaniem Pani Joanny pewnych materiałów, jak generał Haller i generał Tadeusz Rozwadowski. Dwóch bohaterów, którzy pokazali prawdziwe swoje męstwo Polaków, narodowców, chrześcijan. Przypominam, że byli z bloku endeckiego. Pani Joanno, zapraszam oczywiście do przekazania tych pięknych materiałów, jakże doniosłych i nawołujących do prawdziwej polskiej męskiej postawy. Panie Wojtku, tam by się jeszcze przydał święty Jan Kapistran, bo to byłby symbol odpowiedni tego, co będę czytać. No ale trudno, to byli też ludzie, ileś tam lat później, ale takiego pokroju. Jana Kapistrana. Świętego, walczącego. I chciałabym Państwu z Polonii Chrystiany przez wielu lat, to jest 2015 rok, można sobie to znaleźć, może maj, czerwiec, Polonia Chrystiana. Posiłkuję się ich gazetą. I taki mamy tytuł: Krucjata drogą Kościoła. To będzie takie zrównoważenie. Wrócimy tak troszkę do ciemności średniowiecza, bo mieliśmy teraz za dużo światła i jasności w poprzednim filmie. To my teraz wrócimy, Panie Wojtku, trochę do ciemności. Do ciemnych rodów. Do starej tradycji. Prawdziwego Kościoła. Walczącego. No i zaczynam. Może będzie trochę kogoś nudzić, może nie. Przepraszam z góry, jeśli będę troszkę dukać, bo okulary mam za słabe, małe literki, ale postaram się tutaj jakoś sobie poradzić. Moment. To na zdanie. I zaczynamy. Wszechobecny dziś w Kościele ekumeniczny irenizm wypacza jego doktrynę i historię. Prawdziwy duch chrześcijaństwa tkwi w walce o prawdę. Jeszcze raz powtórzę. Prawdziwy duch chrześcijaństwa tkwi w walce o prawdę. Bezcenny jego przykład znajdujemy w świetlanych czasach średniowiecza. Lud chrześcijański gromadził się w katedrze wokół kapłana, który celebrując liturgię... Czy dobrze mnie słychać, Panie Wojtku? Bardzo dobrze słychać. Niemożliwe, Pani Joanno, w to nie uwierzę. A ja myślałem, że ja dzisiaj Pani dałem wystarczająco dużo tego światła. Pani, ja mam chyba, ja we mnie chyba są same mroczne ciemności. Ja nie mam w ogóle światła w sobie. No, ale już włączyłam. Co to znaczy sugestia, Pani Joanno, prawda? W katedrze wokół kapłana, który celebrując liturgię na ołtarzu skierowanym ku wschodowi, w sposób bezkrwawy ponawiał misterium chrześcijaństwa, cielenie, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Podczas krucjat ten sam lud chwytał za broń, by uwolnić z rąk pogan święte miasto Jeruzalem i pusty grób państw. Widzialne świadectwo Chrystusowego zmartwychwstania. Ten sam lud, wracam jeszcze, chwytał za broń. Nie czekał na światło, bo je już miał, dlatego chwytał za broń. To mój skręt. Dalej. Pierwszą drogą w
wyprawą krzyżową propagowano jako odpowiedź na wezwanie Pana. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech naśladuje. Mateusz 16:27-27. Ten sam krzyż, wokół którego gromadził się lud w katedrach, krzyżowcy umieszczali na swoich płaszczach, aby wyrażał gotowość oddania życia w zbrojnej walce dla nadprzyrodzonego dobra bliźniego. Duch wypraw krzyżowych był i pozostanie duchem właściwym chrześcijaństwu, duchem miłości do niepojętej tajemnicy krzyża. Jeszcze raz to przeczytam. Dla zwolenników samego światła. Duch wypraw krzyżowych był i pozostanie duchem właściwym chrześcijaństwu, duchem miłości do niepojętej tajemnicy krzyża i jego obrony. Jeśli jest krzyż tak atakowany, jak jest dziś, od lat, i nikt na to nie reaguje, krzyż jest opluwany, panie Wojtku, a w Warszawie był przez jakiegoś argentyńskiego artysty, koły się kładł w zachęcie na krucyfiksie. Ja pamiętam, jak to zobaczyłam, to mówię, gdzie my mamy biskupów, gdzie my mamy obrońców. Przecież gdyby ci hierarchowie mieli odwagę, to oni by czekali na światło, przepraszam. Czy zrobili to, co należy? Nie wolno ci. Powinna być w tym momencie zrobiony opór przeciwko czemuś takiemu. Pani Joanno, to ja przypomnę, żeby nie zapomnieć po prostu. Na którą też nie reagowali. Tak. Grali ją bez żadnych hamulców parę lat w Warszawie. Władimir Putin miał raz taki incydent, że sobie pozwolili z tym gender trzy panienki z jakiegoś zespołu bardaszanego weszły do kościoła rozebrane do połowy i zaczęły siekierą rąbać krzyża. No cóż, było to pierwszy i ostatni raz. Dostały się do więzienia, odsiedziały swoje i już nikomu nie chciało się czegoś takiego zrobić. Ja osobiście za takie coś to bym te trzy panienki, bo już nie chcę bluźnić, wysłał po prostu do roboty 14 godzin do zmywania garów, obierania ziemniaków dla całej kampanii wojskowej. To bym zrobił. Przez 3 lata. Odechciałoby się im na zawsze tego typu rzeczy, jeżeli nie mają mózgu i nie potrafią uszanować wartości, to przynajmniej poprzez takie metody można cokolwiek zrobić. Będzie się bać, to więcej takiego dziadostwa nie zrobi. Nie będzie się bać, to będzie dalej kontynuować, bo to się po prostu opłaca, bo za to jeszcze są płacone pieniądze. Na dobre rzeczy, pani Joanno, nie płaci się pieniędzy. Dzisiaj. Co chce Pan, w kościele również. I ta klątwa była grana w Warszawie wiele lat i żadnego sprzeciwu, nawet słownego, zambon nie słyszałam. Biegałam do katedry, słuchałam tłumu, czy w końcu się wkurzy któryś proboszcz. Biskup, nie było żadnego odzewu. Tak. Bo oni czekają na światło. Niech czekają. Dalej. Idea krucja jest stałą chrześcijańskiego ducha. Stałą. Czyli takim, jakbym powiedziała, wektorem. Stałą chrześcijańskiego ducha. Który wprawdzie na przestrzeni dziejów czasami ulegał przyćmieniu, ale w dalszym ciągu jest jego przeznaczeniem, jest powracanie do tej idei pod różnymi postaciami. Czyli różne postacie może mieć obrona krzyża. Różne postacie. Przecież dzisiaj nie wyjdziemy z mieczami, ale krucjata jest walką. Walką pod różnymi postaciami. Pani Joanno, przepraszam najmocniej. Muszę wejść zdanie, bo znów mi się przypomniało bardzo ważne. Przypomina sobie pani oczywiście, jak zaczęli na polecenie. Panie papież, zdejmij pan też krzyże ze żwirowiska. Panie papież. Ja przypominam, że zaczęli, a znam tą sytuację bardzo dobrze, zaczęli te krzyże ci niewydrapani zrywać
I jeszcze nie dość, że zrywali, to jeszcze deptali po nich. Pracownicy, którzy obok byli na elewacjach, zobaczyli to. Ci pracownicy zeszli na dół i im puścili lanie. O tym się nie mówi. I myślicie, że co? Że podali tych pracowników do sądu? Nie, bo bali się jeszcze większego rozgłosu. Więc puścili to, że tak powiem, w niepamięć. To była krucjata. I do czego to była krucjata. Tak, do czego zmierzam? Że to była ta krucjata. Ci ludzie po prostu zachowali się jak powinni, nie czekali na żadne światła, tylko po prostu zachowali się jak normalni mężczyźni. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Ludzie kochani, ja nie wiem... Jak chrześcijanie, Pani Boże. Ale Pani Janno, nawet nie chodzi o to, bo niejednokrotnie żeśmy mówili, jeżeli nie macie szacunku do własnej wiary, bo to jest Wasza wiara, choćby jej nie przyjmujecie, to nie macie szacunku również do Waszych przodków. Do Waszych przodków od zarania dziejów. Do prawie praktycznie lat 90. Jak Wam nie wstyd, tak się za przeproszeniem skorodować, bo inaczej tego nie mogę nazwać, poprzez dopuszczenie tej korozji do mózgu. Jak Wam nie wstyd? To jest w ogóle, Pani Jano, ja dzisiaj jestem troszkę naburzowany. No niestety, może jak napiję się kawy, to mi troszkę to ciśnienie zejdzie, bo u mnie działa to wszystko na odwrót. To wrócę do normy, ale wątpię. Panie Wojtku, spokojnie. Damy radę. Pytamy dalej. Idea krucjat jest stałą chrześcijańskiego ducha, który wprawdzie na przestrzeni dziejów czasami ulegał przyćmieniu, ale w dalszym ciągu jego przeznaczeniem jest powracanie pod różnymi postaciami. Wykreślenie idei krucjat, czytam to powoli, z własnej linii programowej, tu jest w cudzysłowie ta linia programowa, oznacza wykreślenie idei chrześcijańskiej walki. Ta zaś nierozerwalnie towarzyszy nauce Kościoła. Nierozerwalnie towarzyszy. Co to się stało, że tak po soborowiu od 50 lat to mamy w Kościele pielgrzymująco, kadząco, dialogujący i gadający i pochylający się. Tak się pochyla, nad wszystkimi się pochyla. I pełzający. I tylko jest o miłości, o miłosierdziu i jak w takim wielkim, jak w wielkiej betoniarce wymieszane jest wszystko i nic z tego nie wynika. I po owocach ich poznaliśmy. I Kościół już leży w szambie, pływa, w ruinie leży i dalej oni czekają wszyscy na światło. Zielone. Aż im Żydzi pozwolą się o swój Kościół, Panie Wojciechu. Czosnek, Pani Janno, czosnek. Nie da się słuchać. Czosnek, Pani Janno, czosnek. Przepraszam, bo ja się też zdenerwowałam. Dalej mamy czekać na zezwolenie tego narodu niewydrapanego, że nam pozwoli się o własny Kościół upomnieć. Tak. Dalej, chrześcijańska walka. Ta zaś nierozerwalnie towarzyszy nauce Kościoła, nauczanie wedle którego życie duchowe jest walką, szczególnie dobitnie rozwijają listy świętego Pawła. Ileż w nich metafor i obrazów zaczerpniętych z życia wojownika. Apostoł tłumaczy, że życie chrześcijanina winno być bonum certamen, które człowiek powinien toczyć jako dobry żołnierz Chrystusa, Jezusa. Drugi list Tymoteusza 2:3. Odrzućmy więc, woła święty Paweł, uczynki ciemności i przeobleczmy się w zbroję światła. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. O diable się mówi diabeł, nie jakieś byty, niebyty. To jest wprowadzenie protestanckie i tych nowoczesnych różnych wróżbitów. Byty, niebyty i tak dalej. Diabło się nazywa diabłem, tak jak to robi ksiądz Woźnicy. Stańcie wobec więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblubszy się pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny, w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone
pociski złego, weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. I teraz słuch dopisku obok mam. Dzisiejszemu Kościołowi brak ducha dawnych chrześcijan, gotowych stanąć do konfrontacji ze złem, jak krzyżowcy pod Doryleum. Brak również kaznodziejów, tak, tych to jest, w ogóle nie ma. W ogóle nie ma. Poza księdzem Woźnickim nie widzę. Przepraszam, ale nie widzę. Brak kaznodziejów pokroju świętego Jana Kapistrana, zdolnych zachęcić ich do takiej postawy. O czym my dzisiaj słyszymy od kapłanów? Tylko módlcie się, miłujcie się, kochajcie się i siedźcie dalej w tym szambie. I czekajcie na zielone światło od narodu niewytrapanego. Tak krótko. Dalej. Duch krucjaty ma w głębokim wymiarze walki duchowej wspólne pochodzenie z duchem męczeństwa, które przecież podobnie jak każde cierpienie zakłada walkę. Tak. Życie Jezusa Chrystusa można traktować jak ciągłą walkę z wszelkimi siłami wrogimi Królestwu Bożemu. Z grzechem, ze światem, z demonem. Przecież Kościół był zawsze walczący. I to mówi, i to już nieraz powtarzałam. Ze swoimi słabościami, ze światem, z diabłem. Tak Kościół się nazywał. Kościół walczący. Przerobiono go na pielgrzymujący, dialogujący, nie mający nic wspólnego z Kościołem Chrystusowym. Dlatego mamy dzisiaj takich kaznodziejów, którzy nie wiedzą, co mówią. Życie chrześcijanina jest walką. To jedna z myśli najczęściej pojawiających się na kartach Nowego Testamentu. Zresztą samo słowo Ewangelia w znaczeniu pierwotnym odnosi się do głoszenia militarnego zwycięstwa. Militarnego zwycięstwa. W tym przypadku chodzi o zwycięstwo Chrystusa nad złem i mocami ciemności. Kościół nie może zrzucić ducha krucjaty z tej prostej przyczyny, że nie może się wyrzec własnej historii i własnego nauczania. Proste? Wypieranie się, że my nie możemy teraz walczyć, jest zaprzeczeniem religii 2000 lat. I komu takie rzeczy wciska się dzisiaj? Komu się to opowiada? I kto to opowiada po kościołach? Taki Dominik Chmielewski, który urządza sobie krucjatę i gania tych narodowców po ulicach i nic nie zrobią? I nie chodzi tu o przemoc, tak jak powiedziałam wcześniej do pana, panie Wojtku, o Wołyń, bo my nie jesteśmy tacy, my nie jesteśmy mściwi jak ten naród niewydrapany, ale my mamy prawo i obowiązek się bronić. Naturalnie, pani Janno. Kościół już... Mamy prawo i obowiązek się... Mamy prawo i obowiązek się bronić. Pani Janno, mamy prawo i obowiązek się bronić prostej przyczyny. Każdy musi wiedzieć, że jesteśmy do tego zdolni, bo jeżeli dojdą do wniosku, że jesteśmy tym, co dzisiaj, no to, drodzy Państwo, to bez jednego strzału nas po prostu wykastrują. Zwyczajnie. I na to czekamy? Jesteśmy narodem całkowicie rozbrojonym, narodem, który nie potrafi odróżnić pistoletu od karabinu, drodzy Państwo, dzisiaj. A ci, którzy przyjechali tutaj do Polski, mniej więcej w granicach 10 milionów, całkiem odwrotnie, dobrze sobie z tymi rzeczami radzą. Więc jeszcze raz przypominam, wy już nawet nie będziecie w stanie spać z otwartymi oczami. To wam nic nie da. To wam nic nie da. Pani Janno, to jest w ogóle, powiem pani otwarcie, ja nie poznaję ani od strony świeckiej, ani od strony Kościoła po prostu nikogo, prawie. Oprócz księdza Woźnickiego. Nie poznaję. To jest coś nieprawdopodobnego. To są jednostki dzisiaj, jednostki, które swoim przykładem i są jeszcze w stanie coś zrobić i mam nadzieję, że się uda, bo musi się udać, tylko że jakim kosztem, na miłość boską? Jakim kosztem? A te osoby, tak jak ksiądz Woźnicki, skazany za kazanie prawdy. A Chmielewski lata, napina się, bzdury gada i proszę bardzo, nic się nie dzieje, każdy zadowolony. Drugi owsik, pani Janno. Tak,
mieszkaniach, mają ciepłą wodę, wygodne samochodziki, no i pieniądze od rządu. No po co się wychylać i poprzeć tego brata w wierze? Brata w wierze, bo on nie jest już dla nich bratem w wierze. Bo to jest właśnie ksiądz na miarę Jana Kapistrana, to co tu czytam. A ci są niemymi kundlami, jeszcze raz to powtórzę. Niemy kundle za koszerną kiełbasę czekające na światło od Żydów. Czy można już oddychać? Czy je, przepraszam, od niewydrapanego narodu. Czy nie można oddychać? Dalej, bo ja też jestem pani Wojtkowa. Dalej lecimy. Kościół nie może zarzucić ducha krucjaty tej przyczyny, że nie może wyrzec się własnej, powtarzam, historii i własnego nauczania. Jeżeli księża dzisiaj to negują nauczanie Kościoła i tu trzeba to wziąć pod uwagę. To czyjej wiary nas nauczają? Tej, o której Pan mówiłam, z którą u Galatów bił się święty Paweł, czyli z żydującymi chrześcijanami się bił, Judeoizantes, na to nałożył anatema sit świętego Pawła. I dzisiaj chyba też potrzeba takiego świętego Pawła, żeby nałożył anatema sit na to pitolenie czosnkowe w kościele. Dalej. Historia wojen krzyżowych nie jest jakimś nic nieznaczącym dodatkiem w dziejach Kościoła. Proszę bardzo. Nie jest jakimś nic nieznaczącym dodatkiem w dziejach Kościoła, ale ściśle łączy się z historią papiestwa. Nieprzerwaną historią kolejnych namiestników Chrystusa, począwszy od błogosławionego Urbana II, który ogłosił pierwszą krucjatę, aż po świętego Piusa V i błogosławionego Innocentego XI, którzy w wiekach XVI i XVII promowali działania świętej ligi przeciwko Turkom pod Lepanto. No, czekali tam na światło? Czy sowiecki czekał na światło? I pod Wiedniem. A czy generał Haller, generał Rozwadowski czekali na światło? Nigdy. Bo by się nie doczekali. A jakby się... Nie czekali, panie Wojtku. Oni je mieli, to co panu powiedziałam. Dlatego wiedzieli, że trzeba się bić. Oni właśnie mieli to światło. A ci, co o tym świetle mówią, żebyśmy my je mieli, to sami go nie mają. Dlatego o nim mówią. Dalej. Powiem pani otwarcie, pani Janno. Dzisiaj mamy sytuację, gdzie wiara, czyli mówiąc krótko, wartości są w gruzach. Dosłownie w gruzach. Nawet nie wiadomo, w którym miejscu należałoby je odkopać. My nie mamy naprawdę czasu, bo to idzie w takim tempie, ale w takim tempie, że jak sobie ktoś siądzie i tak sobie pomyśli, w jakim miejscu się teraz znaleźliśmy i jakich mamy obrońców, no to to jest zgroza. Jednostki, dobrze, ja wiem, że niejednokrotnie właśnie te jednostki potrafią tą iskrę wywołać. No ale chwilami to nie wiadomo, gdzie tego szukać, gdzie się można tego spodziewać i w którym momencie. Bo pani Joanno, my to już mówimy trochę czasu, prawda? I jak popatrzymy na tą drugą stronę, to ta iskra już powinna dawno się pojawić. Nie wiem, co jeszcze się musi zdarzyć, ale ja na przykład troszeczkę już zaczynam tracić cierpliwość. Pominijmy iskrę. Pan Bóg w odpowiednim czasie ją da, tak jak ksiądz Woźnicki mówił, nie skupiać się nawet nad tą iskrą. I ja się też zgodzę. Bo to jest takie czarowanie. My nie jesteśmy z tych, co czarujemy, tylko o Polskę i o Kościół się trzeba bić. A iskra sama przyjdzie w odpowiednim czasie. I teraz dalej. A warto przypomnieć, że jeszcze w połowie XX wieku Pius XII, to jest duża ciekawostka, zastanawiał się nad możliwością ogłoszenia krucjaty antykomunistycznej po powstaniu węgierskim w roku 1956. Jeszcze się chłop nad tym zastanawiał. Do świadectwa papieży dołącza również postawa świętych, nie tylko świętego Ludwika IX.
Co się stało, Pani Anno? Przesuwają mi się te dziećki. To moje zwierzę, ten mój inwentarz. No ma prawo. Do świadectwa papieży dołącza również postawa świętych. Nie tylko świętego Ludwika IX, par excellence króla krzyżowca, o, to wspominałam panu w rozmowie, święty Ludwik we Francji, no, dla biedaków był czuły, kochany, miłość miał wielką do biednych ludzi, ja czytałam jego życiorys. To był człowiek do rany przyłóż, a bić się potrafił? No właśnie, potrafił, tam gdzie trzeba było się bić, to się bił, a tam gdzie trzeba było kochać, to kochał i przytulał. No właśnie, właśnie. Dalej. A dzisiaj, pani Janno, ani się nie biją, ani nie kochają, natomiast wie pani, wszyscy. Ujadają. Tak, wszyscy tylko ujadają i narzekają. Ona nawet się zarumowało. Także dalej. Nie tylko świętego Ludwika IX, par excellence króla krzyżowca, tak, to był wybitny krzyżowy. Piękne świadectwo tego króla było. Ale też świętego Franciszka z Asyżu. Przeciwstawianie jego osoby duchowi krucjatowemu świadczy, jeśli nie o złej woli, to przynajmniej o wyraźnej nieznajomości historii. No zobaczcie państwo, to są byli ludzie, którzy próbowali przeciwstawiać krucjaty świętemu Franciszkowi. Czyli podważanie tej nieznajomości historii. No na tym podważaniu nieznajomości historii jednak bazuje cały Kościół kosoborowy. I to jest to wielkie oszustwo, o którym ja mówię. To jest wielki geszeft tysiąclecia. Ten przekręt zmieniono nam wiarę. I o co się bije ksiądz Woźnicki? To on się bije z największym przekrętem tysiąclecia, bym powiedziała. Jaki się udał mu narodowi niewytrapanemu. Biedaczyna z zapałem bronił dzieła krzyża. Osobiście też podjął wyprawę na dwór sułtana, aby go nawrócić. Święty Franciszek. A dzisiaj Franciszek nie nawraca, ten nasz święty, bardzo święty, tak? Ten nie nawraca, a jego imiennik, proszę bardzo, poszedł na dwór samego sułtana, aby go nawrócić. A czyż można nie pamiętać całych zastępów franciszkanów, którzy przez wieki łączyli się z krzyżowcami, począwszy od świętego Jana Kapistrana 1386 rok, 1456, głośnego przywódcy wielkiej krucjaty zakończonej wyzwoleniem Belgradu. Obok świętego Franciszka należałoby również wymienić świętą Katarzynę ze Sieny, doktora kościoła, głęboko duchem oddanej krucjatom. Obok niej zaś nie może w tym gronie zabraknąć miejsca dla innego doktora kościoła, także płci żeńskiej, choć znacznie bardziej współczesnego, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Mówiła ona, odczuwam sobie, pisała w dziejach duszy mała Tereska, powołanie wojownika, kapłana, doktora, męczennika, czuję potrzebę, pragnienie dokonania dla Ciebie, Jezu, wszystkich czynów najbardziej bohaterskich. Czuję w mej duszy odwagę krzyżowca, żuława papieskiego. Pragnę umrzeć na polu bitwy w obronie kościoła. No proszę, kobieta, rucha, miała tę odwagę, a dzisiaj wielu kapłanów wielkich i otyłych jej nie ma. Dalej, na łożu śmierci, zwracając się do siostry przełożonej, święta z Lisie wyszepcza. O, nie byłabym, o nie, nie bałabym się pójść na wojnę. Z jakąż radością, jak na przykład podczas krucjat, poszłabym bić się z heretykami. Wyszedł to na łożu śmierci. Jeszcze by się biła z heretykami. Święta Tereska, módl się za nami. Tak bym powiedziała. Kościół, dalej, tytuł dalszy. Kościół nigdy nie głosił pacyfizmu. Teraz się pytam, co się stało, że głosi? Że cały czas głosi nam pacyfizm i bezruch. Bezruch, bezdech i pilnicie w
Kościoła. Bo inaczej to trudno nazwać. Bez ruchu, jeszcze raz powtarzam, bezdech i gnicie Kościoła. I czekanie, jeszcze raz powtarzam, na światło. Zielone od narodu niewydrapanego. Możecie oddychać w Kościele, czy nie możecie oddychać. I to czynią nasi kapłani, nasi hierarchowie, nasi pasterze Kościoła. Wróg nas ma pokonać? My wrogów mamy w środku Kościoła. Chrześcijańska walka, będąca przede wszystkim postawą duchową, dającą jednak również możliwość słusznej obrony. Słusznej obrony. Wojny sprawiedliwej, a nawet wojny świętej, należy do autentycznej tradycji katolickiej. Wszyscy głoszący ekumenizm i pacyfizm zapominają bowiem o istnieniu cierpień poważniejszych od tych fizycznych i materialnych. Jakie to jest mądre. Co tu komu tłumaczyć? Co tu tłumaczyć kapłanom, którzy tego nie wiedzą? Że są dużo gorsze cierpienia od tych, tak się boicie miecza, tak się boicie bitwy prawdziwej o Kościół i pacyfikujecie tych młodych dzisiaj, tylko żeby na kolanach i żebrali, i żebrali i nic nie dostali, bo nie dostaną z takiego Kościoła. Łaski nie płyną, bo nie ma prawdziwej mszy, żeby płynęły łaski. Dzisiaj zastąpiono łaski światłem z protestanckich kościołów. Nie. Wszystko, co mamy, mamy z łaski. I tak Kościół nauczał przez wieki. Wiara jest z łaski i wszystko inne jest z łaski. O łaskę się modlić trzeba, tak jak czyni do ksiądz woźnicy. Gałgany, nie poprzecie go, jeszcze merkoczycie głupoty na tych waszych kazaniach. Przepraszam, panie Wojtku, bo mnie już też to zaczyna denerwować. Pani Joanno, czy jeszcze pani ma coś w tym temacie? Nie, to chciałem tylko tak od siebie, bo pani Joanno, nie znam takiej naiwności, biorąc pod uwagę wroga, którego świat ma tylko jednego, by liczyć na cud. On nigdy nie przyjdzie, a na razie to te narody, które są spacyfikowane przez tych wydrapanych, są totalnie uśpione. To tak, jakby wszyscy byli zakleszczeni. Ukąszeni przez kleszcza, mówiąc krótko, prawda? Nawet żeście nie poczuli i nawet nie czujecie dalej konsekwencji tego, prawda? Większość z tych ludzi nie będzie nigdy rozumiało, o czym mówimy, pani Anno. To trzeba też wiedzieć. Prośba jest tylko jedna, żeby osoby świadome po prostu próbowały przeniknąć do swoich najbliższych sąsiadów i tak dalej. Bo jeżeli nie będzie przekazu dalej, to jest na nic, drodzy Państwo. To jest na nic. Bo owszem, z Bogiem nikt nie wygra. Tylko jeszcze raz powtarzam. Jakim kosztem, drodzy Państwo? Przypominacie sobie te wszystkie rewolucje, te wszystkie wojny wywołane, nawet przez ostatnie te 70 ponad lat. Stany Zjednoczone na pasku krótkim, czosnkowym, prawda? Ponad 300 różnych wojen i konfliktów. Tak, razem wziętych. Te wszystkie rewolucje, ile pochłonęły, nie już milionów. Razem to już w miliardach jest, drodzy Państwo. Tylko o tym się nie mówi. I co? Uważacie, że to się samo z siebie bierze? Że konflikty pomiędzy narodami? Nie ma konfliktów pomiędzy narodami. Są tylko i wyłącznie prowokacje. Jeżeli się tego nie zrozumie, że wszystko polega poprzez prowokację jednego plemiona. Tylko jednego plemiona. Czy wy znacie rodziny, obojętnie w Niemczech, w Polsce, we Francji, w Holandii, które na dzień dzisiejszy miałyby ochotę mordować innych, inne rodziny? No oczywiście, że nie. Więc co trzeba zrobić? No wstawić tego pośrodku trzeciego, który będzie i po jednej stronie udawał przyjaciela i po drugiej stronie udawał przyjaciela, a tak naprawdę będzie po prostu szczuł. Zwyczajnie szczuł. I to, co powiedział Lenin, ten czosneczek oczywiście, gdyby nie taka ilość idiotów, to rewolucji by się nie udało przeprowadzić. Waszym
Oni się żywią waszym idiotyzmem, wykorzystują wasz tak zwany debilistyczny kapitał, który przez nie wiem ile już wieku nie chce zniknąć, bo jest ciągle pielęgnowany. I was wystawiają za każdym razem. Nie liczcie na to, że to się zmieni. Wręcz przeciwnie. Poprzez technikę niebotyczną, jaką dzisiaj mamy, drodzy Państwo, a jest w rękach psychopatów, będzie jeszcze gorzej. Bo będziecie łatwiejsi do manewrowania i inwigowania, jak i również, drodzy Państwo, tu oczywiście wchodzi w grę eksterminacja. Już się zaczęła. Choć wy dalej śpicie, dalej tego nie widzicie, że ta eksterminacja się zaczęła. 3 lata temu ona się już zaczęła na dobre, a już trwa dużo dłużej poprzez inne formy, które już nie chcę wymieniać, bo są ważniejsze tematy. Znaczy może nie tyle, że ważniejsze, ale żeby już nie schodzić z tematu. Panie Jano, przepraszam, bo znów się rozgadałem z tego wskurzenia. Nie szkodzi, bo ja sobie tu przeanalizowałam, ile jeszcze czytać. To mam dalej mówić? Dobrze. Proszę? To mam dalej mówić? Ja już dalej kontynuuję. No jeśli pan coś ma, to proszę, ale ja już jestem gotowa. Przeczytam i znowu będziemy komentować. Dobrze, tak? To proszę bardzo. Chyba, że pan coś jeszcze chce powiedzieć, to bardzo proszę. Nie, bo myślę, że już powolutku ze mnie schodzi delikatnie, to lepiej, żebym się nie podkręcał. Dobrze. Oj, tutaj się zgubiłam, gdzie czytałam, ale to nic, wrócę jeszcze raz. Chrześcijańska walka będąca przede wszystkim postawą duchową, dającą jednak również możliwość słusznej obrony, wojny sprawiedliwej, a nawet wojny świętej, należy do autentycznej tradycji katolickiej. Wszyscy głoszący ekumenizm i pacyfizm zapominają bowiem o istnieniu cierpień poważniejszych kwestii fizycznych i materialnych. Powtórzyłam to, ale może dobrze. Mylą oni konsekwencje wojny działające wyniszczająco na planie fizycznym i jej przyczynami. Te zaś są natury moralnej i wynikają z pogwałcenia porządku, czyli krótko mówiąc z grzechu, który może zostać pokonany jedynie przez krzyż. Dzisiejszy świat zanurzony w hedonizmie, całkowicie pozbawiony wiary. Jako zło, to zło absolutne, ocenia wyłącznie cierpienia fizyczne. Tak, tak jest. Hedonizm, panie Wojtku, tak jest umocowany już wysoko w ludzkich umysłach, że najważniejsze to jest 100 lat życia i 200. Życie bez chorób, bez zmarszczki na dupie, przepraszam, ale tak to wygląda. Hedonizm przeszedł, on już lata, on już fruwa, a kapłani tego nie hamują, nie wyprowadzają ludzi z błędu, że nie jest najważniejsze w drodze. A ja pani powiem, co jest najważniejsze, pani Joanno. To, co już nieraz mówiłem, najważniejsze jest żyć z mądrymi ludźmi. Tego życzę każdemu. Żyć z mądrymi ludźmi, bo jeżeli będziemy w stanie być w otoczeniu mądrych ludzi, to się nie musimy niczego obawiać, drodzy Państwo, ale niczego, bo nic nie przejdzie. No i tu są piękne słowa, panie Wojtku. Dzisiejszy świat, jeszcze raz to powtórzę, zanurzony w hedonizmie, całkowicie pozbawiony wiary, jako zło, to zło absolutne, ocenia wyłącznie cierpienia fizyczne, zapominając, że fizyczny ból nieodłącznie towarzyszy życiu człowieka, nierzadko przydając mu wartość. O tym już się nie mówi. O cierpieniu nawet nie wolno, bo ma być miło, przyjemnie, całuśnie, słodziutko. No i koniec. Dalej. Kościół ma wrogów. Nawet jeśli dzisiaj chcielibyśmy o tym zapomnieć, zatraciwszy gdzieś tradycyjną, opartą na krzyżu, wojowniczą koncepcję życia, chrześcijanina. Zagubienie tego ducha walki stanowi konsekwencję hedonizmu i relatywizmu, które niestety zdało się uwikłać również wielu ludzi Kościoła. Już teraz, po 7 latach od ukazania się tego artykułu, to nie powiem wielu,
powinno pisać. W większości, jak nie wszystkich. Hedonizm i relatywizm, czyli tłumaczenie sobie, no jest ta prawda, może jej nie ma. Jak to biskup Ryś do rabina Skórki parę lat temu siedział, po kolanie go klepał. No może to ja jest prawda, może moja jest prawda, tak ta prawda, gówno prawda, ale nie Polaka i chrześcijanina. No, więc tak bym to skomentowała. Wrogiem zagrażającym dziś kościołowi zachodowi jest mentalna postawa tych, którzy od co najmniej 4 dekad utrzymują, iż Kościół winien pożegnać się z duchem krucjat. Że czasy Belgradu, Lepanto, Wiednia bezpowrotnie się skończyły. Duchowi chrześcijańskiej walki o prawdę przeciwstawiają oni wizję świata, w której nie istnieje nic absolutnego, nic prawdziwego. Wszystko zaś jest względne, dostosowane do czasu, miejsca, okoliczności. To jednak absolutnie jest fałszywy obraz chrześcijaństwa. Dialogu, przepraszam, chrześcijaństwa. To jest pseudochrześcijaństwo. Tak, powtórzę, to jest pseudochrześcijaństwo. To jest to judeoizantę z czasów Pawłowych, księgi Galatów. Odsyłam. Ja to parę lat, 10 lat temu, to otworzyło mi oczy. Przeczytałam i zobaczyłam, że to się dzieje w kościele. W jednej chwili to do mnie dotarło. Przeczytałam i ujrzałam. To jednak absolutnie fałszywy obraz chrześcijaństwa. To pseudochrześcijaństwo, które z ekumenicznego dialogu uczyniło swoją pseudoewangelię. No niestety. Którą głosił wasz święty Jan Paweł II. Najświętszy z rodu Polaków. Jego źródłem jest historyczne zafałszowanie i nie mniej poważne wypaczenie kościelnej doktryny. No bo nawiążę tu pani Wojtku, czemuż to się Jan Paweł uczył w Teatrze Rapsodycznym w Krakowie? Wujek pana Brauna go uczył. No uczył go kabały, fenomenologii, no i fenomenologia wyszła do kościoła i zrobiła ten kościół fenomenalnym. Fenomenalnym. Tylko w kłamstwie i obudzie własnych owiec. To właśnie ów relatywizm ma na myśli, prowadzi do niebezpieczeństwa zatarcia granic między dobrem a złem i uniemożliwia budowę i zachowanie porządku moralnego jednostek społeczeństw. Walka z relatywizmem podjęta w obronie chrześcijaństwa, korzeni naszych, jest walką w obronie pamięci historycznej, bez której nie sposób mówić o tożsamości w czasie teraźniejszym, ponieważ to właśnie na pamięci opiera się tożsamość ludzi i narodów, ale chrześcijańskie korzenie nie należą jedynie do pamięci czy do historii. Są one żywe, ponieważ krzyż, który je obejmuje, nie jest jedynie historycznym czy kulturowym symbolem, ale wciąż żywym, wiecznym źródłem prawdy, życia i cierpienia. Jedynej religii. Tu nie ma dialogu, czy wy macie rację, czy my mamy rację. Pan Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. I w jedynym imieniu Jezus jest zbawienie. O czym tu dialogować? Im i o czym? Na co ci hierarchowie tracą, panie Wojtku, czas i pieniądze? Bo nie czarujmy się, te pieniądze, które idą na tasę, idą na dialog z tymi, którzy nas niszczą? To nawet od strony tej patrząc, to te owce są głupimi baranami. Jeśli za coś takiego dają. I kończąc, podsumuję to tak, przy pisie tu jest. Kościół powinien pożegnać się z duchem krucjat. Przekonują zwolennicy relatywistycznego pseudochrześcijaństwa. No kto nas o tym najbardziej przekonuje? Judeoizantem. Ci, co się tej walki boją, bo by się jeszcze owce wściekły i do religii prawdziwej wróciły. Pseudochrześcijaństwa, które z ekumenicznego dialogu uczyniło swoją pseudoewangelię. Nic dodać. Amen. Panie Wojtku. Amen. Nie mam tu nic do powiedzenia. Jeszcze wrócę do tytułu, którym zakończę. Krucjata drogą Kościoła. Tylko krucjata nam została. Tylko
tylko walka. Żadnymi dialogami, żadnymi innymi drogami nie wrócimy do pracy. Pani Joanno, to czyni ksiądz. Kościół powinien być, powinien iść w kierunku nauczania Chrystusowego, prawda? A stał się najpotężniejszym narzędziem w rękach masońskich do niszczenia chrześcijan. Czy to nie jest paradoks? Czy to nie jest paradoks? To, że klub Esterek powstał i to tak wcześnie, jeszcze za Kazimierza tak zwanego Wielkiego, który powinien się nazywać małym, jak najmniejszym, bo przypominam, to tam były te początki tego klubu Esterek. To ona właśnie, to zostało podczas jego rządów zapoczątkowane. I co zrobił? No proste, drodzy Państwo. Zastał Polskę drewnianą, a pozostawił murowaną. Pytanie jest, dla kogo tą murowaną postawił? I pytanie jest, komu przypisał możliwość grabienia Polski? Poprzez przywileje dla nich, a tym samym narzucenie szlachcie pod karą śmierci jakiekolwiek ingerencje i sprzeciwy. Tak wygląda, drodzy Państwo, to tak zwane narzędzie, które weszło w Kościół i które się nazywa zwykłą pałą masońską. I od tego się nie możemy oderwać. Z prostej przyczyny, że agenci, którzy wchodzą w te struktury, drodzy Państwo, są osobami zdeklarowanymi, dla kogo pracują. Często będąc z tego samego klucza rasowego. Więc na co liczycie? Na to, że się samo coś zrobi? I następne pytanie. Kogo będziecie obwiniać za te wszystkie konsekwencje, które od zarania dziejów się dzieją? Najlepiej Boga, prawda? Bo to jest najprościej. A ja się pytam, czy stosujecie się do Jego przykazań? Czy bronicie prawdziwej wiary? Czy stajecie, to widzimy gołym okiem, to co się dzisiaj dzieje na przykładzie księdza Woźnickiego, że w tych ciężkich, najcięższych czasach, bo ja sobie powiem Wam otwarcie, wiem, przygotowany jestem na gorsze jeszcze, choć ciężko sobie wyobrazić, to ksiądz Michał Woźnicki ciągle jest wyprostowany i nie ma u niego w lewo, w prawo, jest cały czas prosto. Bezmiennie. I faktycznie nie mogę zrozumieć, jak wam nie wstyd patrzeć na jego drogę i udawać, że się nic nie widzi, jeszcze pluć wy gnidy jedne. Tak, pani Anna. Panie Wojtku, jeśli mogę, bo miałam w tej gazecie schowaną ulotkę i zapomniałam o niej i właśnie dopiero otworzyłam tą gazetę, bo ja kiedyś tam jeszcze u Michała w Radiu Bez Granic mówiłam o takim ojcu Mrozie, Mróz Wiktor. To był żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych naszego bohuna Antoniego Szackiego. Szedł właśnie z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. To był właśnie niezłomny kapłan. Wypęty został za odmowę przyjęcia nowej religii posoborowej. Później, po wojnie. I on był przyjacielem, jego był ten święty Maksymilian Kolbe. I on mu nawet przewidział, jak przed śmiercią Maksymilian Kolbe przepowiedział mu jego śmierć, kiedy miał umrzeć, i tak też się stało, ale o co chodzi, że ten Mróz Wiktor, ten ojciec Mróz, kapłan niezłomny, przyjaciel Maksymiliana Kolbego, który powiedział do niego takie słowa, do tego Wiktora, że to diabeł ma i zna Biblię, ale siedzi w piekle, a to tradycja doprowadzi ciebie, bracie, do nieba. Więc posługiwanie się znajomością Biblii, to według Maksymiliana Kolbego, świętego, nie było. To nie jest szczytem
znajomości naszej religii. To tradycja zaprowadzi cię do nieba, mówił do swojego bardzo bliskiego przyjaciela, żyli w bardzo bliskiej przyjaźni. Do ojca Mroza Wiktora, kapelana Narodowych Sił Zbrojnych. Tradycja, jeszcze to raz powtórzę, zaprowadzi cię do nieba. Nie znają od Pisma Świętego, bo i diabeł je zna. Także fajnie, że mi to wyskoczyło, bo przypomniała mi się postać tego niezłomnego kapłana, który również został wyklęty właśnie nazywał się wcześniej Franciszek Błasz, a później miał w tych Narodowych Siłach Zbrojnych miał ojciec Mróz Wiktor. No. I jeszcze chciałabym przypomnieć, jeśli mogę, panie Wojtku, bo też mi się przypomniało, w Alwernia pod Krakowem był tam taki ojciec Józef i ja nawet zebrałam wiadomości, zadzwoniłam tam parę lat temu, bo dowiedziałam się, że ten kapłan w 70 roku po wprowadzeniu już tej nowej mszy, no tej nowej mszy czosnkowej, potrafił wejść do kościoła, bo to przy zakonie było, ojciec zakonu, wszedł do kościoła i w środku nocy porąbał siekierą no ten nowy, nie powiem ołtarz, tylko karczemny stół w drzazgi. No uznali go, że przeszedł ciężką wojnę i tak dalej, ale jak zadzwoniłam i mówił mi ten przeor teraz, to mówił, że mają o nim wiedzę, że to był bardzo pobożny i mądry kapłan. No to się pytałam go, to się takiego stało? No wszyscy powiedzieli, że to od przeżyć. Ja się pytałam, a czy coś innego uszkodził? Nie. Porąbał dokładnie w drzazgi po soborowy stół. No i oczywiście pozamiatano to, zrobili z niego, że to był efekt przejść wojennych. Nie. On miał właśnie światło. On miał światło i poszedł, zrobił to, co trzeba. To też była krucjata. Jednoosobowa. Poszedł chłop i zrobił robotę tak, jak należy. I chwała mu za to. Pamięć o nim, niewielu ludzi o takich rzeczach wie. Ale proszę bardzo, jak ktoś jest ciekawy, Alwernia pod Krakowem, ojciec Józef, lata 70. Niezłomny kapłan, o takich się nie słyszy, tylko się słyszy o takich, co tak świetnie dialogowali i pielgrzymowali po świecie i układali się z każdym, diabłem i Iwanem. Pani Joanno, pani znajomy, o którym pani mówiła, to też jest przykład. Prawda? Że nawet w szkołach zabronili mu przedstawiać prawdy, jaką on przeżył sam, tak. Będąc świadkiem, bezpośrednio walczył w jednostkach AK. No, czy to się w głowie nie mieści? Natomiast proszę uprzejmie, zaprasza cała ta elita polsko-. Miał kilka wyroków śmierci. Miał kilka wyroków śmierci, panie Wojtku. Przeszedł takie cierpienia. Tak. Że ja tu nie będę opowiadać szczegółów, co z tym człowiekiem wyprawiali, ale był niezłomny, był starszym człowiekiem, miał dobrą pamięć, cytował Norwida, cytował Słowackiego, to był prawdziwy narodowiec, prawdziwy, tylko że nie chcę mówić nazwiska, ponieważ był w tak zwanej, jak to się nazywa, panie Wojtku, no... Konspiracji. I strzelał w łeb zdrajcom, tak. Strzelał w łeb zdrajcom. I tak siedzi w niebie, jestem tego pewna. Bo znając tego człowieka, jego łzy jak spadały do talerza, jak opowiadał tą swoją walkę, jak później był czorchany przez Kwaśniewskiego, jak się bronił, jak pisał listy, to bali go się nawet dyrektorzy szkół, żeby tym dzieciom prawdy nie powiedział. A własna rodzina go wyzywała od bandytów. To są rzeczy, które się nie da mówić spokojnie. Umarł ten człowiek tyle lat, kiedy na światło dzienne wyjdą tacy ludzie? Prawdziwi żołnierze. Prawdziwi żołnierze Chrystusa. Matka mu się w nocy przyśniła, bo poszedł w las, jak miał 17 lat. Młode dziecko. Matka mu się w nocy przyśniła, powiedziała, synu zginiesz, opuśćcie dom. Dała mu znak, zbiegli, zdążyli uciec. Takie rzeczy się działy. Rzeczy, nie będę tutaj mówiła, bo to nie miejsce i pora teraz, żebym się tak rozpliwiała, bo mi się płakać będzie chciało. Ale zrobił sobie nawet różaniec ze zwykłej, za przeproszeniem, miotły i z chleba.
bo matka powiedziała, broń się synu, w nocy się módl, w dzień się broń. I tak robił. No właśnie. A dzisiaj... Uniknął w domu śmierci, opowiadał nam, jak zginął jego przełożony, jak siedzieli w celi, jak słyszeli, jak te strzały były, jak to wszystko się działo. To są rzeczy nie do zapomnienia i nie do wybaczenia żadną siłą. Wybaczyć może tylko Bóg. Trzeba zawsze, Pani Janno, wypośrodkować pewne rzeczy. To jest moje zdanie. Jeżeli my nie pokażemy własnej siły poprzez mądrość przede wszystkim, poprzez mądrość, że sygnał pójdzie w eter, że z Polakami należy zaczynać, bo będziecie się liczyć z tym, że będzie źle z Wami, to wtedy coś możemy zrobić, drodzy Państwo. Bo wtedy oni się będą bali. Nasi wrogowie zaczną się bać. Zwyczajnie. Tu nie chodzi o to, żeby od razu ich zabijać. Nie o tym mówimy w ogóle. Mówimy o świadomości, całkowitej świadomości, a tym samym wartościach, bo tylko poprzez wartości można tą świadomość wyeksponować, drodzy Państwo. Inaczej się nie da, prawda? A tym samym wiara. Świadomość też jest obroną. Tak. Panie Wojtku, świadomość też jest obroną. To jest właśnie to światło. Ale jest to ten sygnał, Pani Jano, jest to ten sygnał. Świadomość jest tym sygnałem do ataku, w razie czego. Bo przecież weźmy pod uwagę jedną rzecz. Niejednokrotnie, jeżeli się pewne rzeczy wyprzedza, to jest obrona poprzez atak. Też tak to można nazwać. Jeżeli spodziewamy się, że ktoś może na nas uderzyć, no to i mamy tą świadomość, to musimy być pierwsi, a nie czekać, aż nam łby pospadają. No przecież to jest logiczne, prawda? To jest stan wojny, drodzy Państwo. To jest stan wojny. Nie chodzi o to, żeby każdy człowiek, każdy Polak był tak świadomy, żeby potrafił wyczuć ten moment, kiedy trzeba się zacząć bronić, jeszcze raz powtarzam, pod różną formą. Pod różną formą. Obrona pod różną formą. Jeżeli my się zdenerwujemy, to pamiętajcie, że oni muszą zrobić wtedy kilka kroków do tyłu. Ale to nie tylko na tym polega, drodzy Państwo. Bo my zapominamy o jednej rzeczy. My za szybko ulegamy przede wszystkim. My za szybko zapominamy. My się cieszymy, że oni zrobili 2, 3 czy 4 kroki w tył. Ale zapominamy o tym, że za chwilę zrobią 10 do przodu. Bo to jest również system uśpienia. I, drodzy Państwo, czas działa na naszą niekorzyść. Tylko dlatego, że my nie potrafimy zrozumieć, gdzie jest nasza tożsamość. Tylko dlatego. Gdybyśmy my byli w pełni wyedukowani w tych kwestiach, nie musielibyśmy od dzisiaj o tym rozmawiać. Kompletnie nie. Każdy Polak by wiedział, co ma robić. Kiedyś kobiety, mówię teraz o żonach, o matkach, żegnały swoich mężczyzn krzyżem, drodzy Państwo, krzyżem. I wiedziały o tym, że różnie może być, że nie, mogą nie wrócić, ale to był obowiązek i to był honor. Bronić swojego. A dzisiaj? Dzisiaj? Aż nie mogę uwierzyć. My jesteśmy ostatnim pokoleniem, Pani Joanno. Jesteśmy ostatnim pokoleniem. Jak my wymrzemy, to Bóg mi świadkiem, że nic z tego nie będzie. Będziemy musieli czekać na cud. Bo Pani Joanno, żeśmy nawet chyba dzisiaj rozmawiali na temat edukacji, prawda? Co się porobiło z tymi ludźmi? Jaka tak zwana swawola językowa nastąpiła? Czyli brak szacunku do naszej tradycji, a tradycja nasza to oczywiście godne odnoszenie się do osób w hierarchii, bo wszędzie jest hierarchia, drodzy Państwo. Ale to... W rodzinie wszędzie. Tak. I to trzeba Ale pamiętać. Panie Wojtku, to może poruszymy innym razem, zrobimy tak. taki program o tej hierarchii, tej tradycji, bo jeszcze bym chciała, żeby Pan puścił księdza Woźnickiego. A ja tutaj bym zakończyła tylko tak, że jeżeli się nie
takie słowa mi się przypomniały kiedyś jeszcze u Łoszańskiego, jak mówiłam, że któregoś dnia o zmierzchu, któregoś dnia o świcie zepczemy ci bestii o głowę, by dzieci ratować Boga naszego i życie. Bo Bóg jest też deptany i o chwałę Bożą czas najwyższy się zacząć bić z bestią. Tylko mądrze bić, drodzy Państwo. Mądrze bić, nie dawać się sprowokować. To się skończy jak u Pana Kogito. Że przyjdą i rzucą garść ziemi. Na nasz grób. No i tyle, Panie Wojtku. Może Pan puści księdza Woźnickiego. Od tej pierwszej minuty do siódmej, jak Pan uważa, czy może najpierw od 18 do 20? Pani Janno, może być od początku. Ja myślę, Panie Wojtku, bo to byłoby za długo, to może ten od pierwszej do 12 pominiemy, bo tam będzie mówił o tym Terlikowskim. Szkoda na tego Jutbasza czasu. Dobrze go podsumował ksiądz, ale to odsyłamy, może sobie sami ludzie posłuchają na stronie księdza Woźnickiego. Tytuł będzie 14 pielgrzymka piesza, pan Terlikowski. No bo byłoby to za długo, a nie chcę się nad tym Terlikowskim, nad tym Gudłajem skupiać, który odsądził księdza od tego, że nie ma rozumu. Zdiagnozował go bezpodstawnie i dalej tam bruździ. Tylko może 18 minuta do 20, 2 minuty 20 sekund. Mam już przygotowany, Pani Janno. Do którego? Do 27 minuty? 18, tak? Od 18 do 27? Od 18 do 20 minuty 20 sekundy. A, rozumiem. Dobrze, Pani Janno. Tego się trzymajmy. No. Dobrze, już puszczam. Pierwsze dwa tygodnie soboru okazuje się, że urzędujący papież Jan XXIII przyłącza się do zamachowców. To jest cały mechanizm, strategia, która umożliwiła przeprowadzenie tego, co się zadzieje później. Czyli tam dwa dramatyczniejszy przykład. Jest gwałcona niewiasta w obecności swojego męża. On przyłącza się do gwałcicieli. Coś takiego dołączyło, coś takiego wydarzyło się w gruncie duchowym, więc jeszcze bardziej straszliwym, nad Kościołem w ramach Watykanu II i po. I teraz to, co profesor Partyzen mówi o tej właśnie przyłączeniu się papieża Jana XXIII do zamachowców stwarza jaką sytuację, że w swojej strukturze hierarchicznej ziemski kościół zaczyna działać jak mafia. Według mechanizmów mafii. Niczego innego. Watykan to jest po prostu ręka rękę myje, ręka rękę kryje. Z mentalnością kardynałów, hierarchów i tak dalej. I ta sytuacja sprawia, że bardzo łatwo daje się wszystkich, którzy się temu stanowi sprzeciwiają, określać jako sektę. Rzecz jest w czym? Że gdyby przyłożyć dzisiaj te kryteria sekty, którymi operuje ośrodek dominikański, to należałoby, jak tam poczytacie te punkty, wspólnotę apostolską Pana Jezusa i apostołów nazwać sektą. No i tak byli nazywani przez Żydów. Czy ośrodek dominikański dzisiaj nie jest niczym innym, jak Sanhedrynem czy faryzeuszami pierwszego wieku, którzy chrześcijan nazywali sektą chrześcijańską. Więcej,
że te wszystkie kryteria, które tam są postawione, które są słuszne w przypadku działania sekty, ale które też są charakterystyczne, dajmy na to, dla młodego człowieka, który idzie do nowicjatu i każe mu się, że masz zostawić komórkę. Nie możesz się kontaktować z domem. Masz ograniczone pisanie. W zakonach żeńskich będzie, że twoje listy będą czytać mateczka przełożonej, że zapytają cię, przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem czy dalej jest, w zakonie kontemplacyjnym, czy miałaś stosunki seksualne. No to wszystko ma znamiona, że każdą formę życia religijnego, zakonnego daje się według kryteriów dominikańskich kwalifikować jako sektę. Rzecz jest, że jeżeli nie wprowadzi... Pani Joanno, no tutaj ksiądz chyba prosto z mostu wyraźnie powiedział tak jak jest. To jest zwyczajna forma mafii. Niczym się to nie różni. Dlaczego on tylko o tym mówi? Pani Joanno, jest pani? Halo? Przepraszam najmocniej. Coś się stało. Ale widzę z tego, że muszę zadzwonić, bo panią Joannę wyrzuciło. Ale już szybciutko powrócimy. Coś rozłączyło panią. Nie mam pojęcia pani, ale to nie szkodzi. Powróciliśmy. Pani Joanno, tutaj bardzo ładnie ksiądz podkreślił, jaka jest dzisiaj rola tych wszystkich hierarchów Kościoła, no bo nie oszukujmy się, wiemy, że tam jest potężna ta hierarchia Kościoła i po której oni stoją w stronie, tak? Po prostu system mafijny. System mafijny, pani Joanno. Ja odkryłam to w 2015 roku. Był taki dzień, siadłam i zgorszona właśnie tymi różnymi rzeczami, między innymi tą Golgotą, piknik. Wzięłam głowę, puściłam głowę i mówię, Boże, przecież gdyby to nie była mafia, to takie rzeczy nie miałyby miejsca w Kościele. Proste, proste. Tu nie trzeba mieć wielkiej wiedzy, tu tylko trzeba mieć oczy i uszy. Dlatego jeszcze na koniec, pani Joanno, jeszcze raz powtórzę. Kościół został opanowany całkowicie przez tak zwaną pałę masońską i jest najlepszym narzędziem do niszczenia tożsamości, mentalności chrześcijan. Na własną prośbę, bo samo się to nie dzieje, żeście dopuścili swojej większości i macie dzisiaj, jeśli chodzi o Kościół i nie tylko Kościół, was samych, bo niszczenie Kościoła, a tym samym próba zniszczenia wiary doprowadza do zniszczenia was samych, o czym wy sobie nie zdajecie sprawy. I dzisiaj mamy upadek człowieka, przepraszam najmocniej ludzi, bo człowiek brzmi dumnie, upadek ludzki. Dzisiaj jest upadek ludzki, czyli wy prezentujecie nawet nie kwestie instynktowne zwierzęce. Nawet nie. To jest tragedia. Panie Wojtku, osiągnęli swój cel przez upadek tak, oczywiście. Do upadku ciała. Całkowicie, całkowicie. I pani Joanno, czy my mówiąc o tym z takimi emocjami mamy być posądzani jako nie spełna rozumu, jako głupcy, opętani. No nie wiem, co jeszcze wymyślą na nasz temat. Pan Terlikowski, widzę, że prowadzi, jeżeli zostanie nam czasu, to puści pan na końcu od pierwszej minuty chociaż te 5 minut.
to tam będzie ksiądz mówił o Terlikowskim. Proszę bardzo, panie. Ale zresztą oni wszyscy będą chcieli księdza zniszczyć i przypisywać nam też, że bronimy tego księdza, to co mówiłam, co czytałam z dziejów apostolskich, jak był święty Paweł przed Sanhedrynem, przed Tertullosem sądzony, bo jest sekty Nazarejczyków, tych nienawistników i historia się powtarza. Dziś ksiądz, broniąc starej wiary, prawdziwej wiary, prawdziwego słowa Boga, jest oskarżany o to samo, co święty Paweł przed Sanhedrynem 2000 lat temu, że jest sektą Nazarejczyków. Niebezpieczną dla kogo, pytam się, bo na pewno nie dla swoich owieczek, mówiąc prawdę, tylko dla Sanhedrynu. No, panie Wojtku, tą 27 minutę tam będzie mówił o tych koniunkturalistach. Dlaczego ta Dunia, Punia, Pitunia, co jej trudno być katolikiem, nie powie, ten Mysior, co o wszystkim gada, ale po całej kuli ziemskiej nawet lata za sensacjami. I człowieku rozumny, ja się utrzymuję z tego, daj, dajcie im wszystkim na utrzymanie kanału, a oni pitolą. To, co im Sanhedryn pozwoli. To jest, pani Joanno, 27 minuta, tak? Tak. Krajski. Ile to ma trwać? I tak dalej. No tutaj już do pana decyzji to zostawiam. Mniej więcej około 10 minut mogłoby być. Jak pan będzie uważał, że już są mało istotne rzeczy, proszę wyłączyć. Dobrze, pani Joanno, czyli od 27 minuty, dobrze zrozumiałem. Tak, od 27, bo będzie świadectwo pana Jakuba Zygarłowskiego. Ja już o nim kiedyś mówiłam. To jest bardzo mądry człowiek i dzięki temu mądremu człowiekowi i dobremu słudze Bożemu, bo on służy Bogu, a przez to służy księdzu Woźnickiemu, to jakoś te 5 lat jeszcze ten ksiądz, jak to się mówi, ciągnie. Także jak będą chcieli uderzyć, to na pewno pana Jakuba Zygarłowskiego pierwsze to sprzątną mu tego człowieka. Tak, ja też... Zamiatają, bo z babciami to się szybko ta mafia rozprawi. A my z daleka, no to cóż my możemy, panie Wojtku, popłakać trochę, podenerwować się. No to tam wejdą nam te służby na telefon, posłuchają. A za dużo wejść pan nie ma. Nie jest pan taki niebezpieczny dla tego Sanhedrynu. 1000 ludzi to za mało. Właśnie nie wiadomo, jak to jest z tymi, pani Janno, wejściami. Oni podobno zaniżają dla tych, którzy są faktycznie, no nie mówię niebezpieczni, prawdę mówię. Ja wiem, panie Wojtku, ale nawet gdyby, to niech pan zobaczy, ile taki Mysior ma wejść, ile taka Durska, kokietka ma wejść i o czym oni gadają. To jest naprawdę skandal, ja nie chcę się powtarzać, ale bo się nadenerwowałam przed sądem, ale po sądzie mają dalej dobre humory. Oni nic nie wiedzą, że taki kapłan, ale takiego, drugiego gdzieś tam, nie wiem gdzie, na krańcu świata by znaleźli zasłużonego i o nim gadali. Oboje, bo oni są tacy światowi i ten Mysior i ta pani Dulska, której trudno być katolikiem. I jej mężowi. Ojej, ten zasłużony, tamten zasłużony, a tu na własnej ziemi polskiego kapłana okłada Sanhedryn i oni dobrze to wiedzą. To ja nie mam słów, nie ma słów, które by oddały hańbie tych ludzi. Tak. Nie mam słów. To prawda, pani Janne. Oni się czepiają takich naprawdę rzeczy mało istotnych, że tam ksiądz się uniósł w jakimś temacie. No, Oni od tego są. Także podejrzewam, że naprawdę są w ręku tego narodu niewydrapanego świetnym narzędziem do czarowania i odwracania uwagi od rzeczy istotnych. Tak, tylko pani Janno, po nich powtarza naprawdę bardzo wielu ludzi. Po nich to powtarza. To jest takie małpomanie, mówię. I to jest... Dlaczego? To jest niebezpieczne. To jest najbardziej niebezpieczne. O tym, o czym ja mówię. No nie ma świadomości. Dlatego nikogo nie ma w Polsce, panie Wojtku. Tak. Poza tym Grygudziem, który się podobno odezwał, no ale to nie wyszło na razie na większy eter. Mhm. No Grygudziowi nie można zarzucić, że jest to nieinteligentny człowiek, bo mówiłam i ludzie wiedzą, że jest inteligentny. Więc jeden człowiek,
który przyznał rację, że księdza wsadzono, skazano za kazanie, za prawdę powiedział, czyli jeśli za prawdę, no to ksiądz prawdę mówi. No to wystarczy taka jedna osoba, która odklełaby to, tą łatkę, że ksiądz jest głupi, głupi i koniec. I on jest głupi. Tak. I teraz pojawił się Gryguć. Mam nadzieję, jeśli pan Gryguć nas słucha, że nie wymięknie i będzie dalej mówił, że ksiądz mówi prawdę. I tak prawdę mówiąc, to nieważne, nawet pomijając głupi, mądry. Trzeba mieć pewną konstrukcję psychiczną, bardzo odporną i niepospolitą, żeby się przeciwstawić bestii i Sanhedrynowi. Bo to jest ręka rękę myje. Tak. Ręka rękę myje. Więc jeżeli ten człowiek, mówię już tak o kapłanie, się na to ważył, to nie jest pospolitym, zwykłym tchórzem, który sobie kalkuluje, co mu się opłaci, co nie, za co będzie miał te pieniążki, a za co nie, wygody i tak dalej. To jest człowiek, który poszedł na wojnę o prawdę, na śmierć i życie. A wy, nie dość, że mu nie pomagacie, to jeszcze wy, Polacy, go plugawicie i mienicie się katolickimi mediami. Powiedziałabym, tfu, pani Dulska, tfu, panie Rysior, i tak dalej, panie Krajski i inni. Pani Janno, śliny by zabrakło, jakbyśmy chcieli to robić. Po prostu śliny by zabrakło. Ale tyle są warci, naprawdę. Ja się musiałam posunąć aż do takiej rzeczy. Tyle jesteście warci. Napluć wam w pyski. Jesteście gorsi od lewaków. Bo księdza nienawidzą od prawej do lewej. Wszyscy. Wszyscy go kopią. A Gazeta Wyborcza to nie było takiego sądu, żeby nie był pan Żytnicki i towarzyszył księdzu. A wy gdzie? A wy gdzie? Kompletnie żadnej analizy, pani Janno, w tym wszystkim. Pieniążki żadnej, zbierać, tak. Panie Wojtku. Pieniążki zbierać umieją i płakać. Daj waj. Tak. Człowieku rozumny. Daj waj, daj waj. I tam jest wejść, panie Wojtku, po 90 tysięcy, bo ja widzę różne liczniki, ale mają dużo wejść. I oni się tym szczycą i oby was ta pycha, oby było tak, jak to piszesz w mądrych pismach. Pycha kroczy przed upadkiem. I oby ta pycha wasza was do tego upadku doprowadziła. Oczywiście, pani Janno. I oby to było jak najszybciej. Puszczam w takim razie. Czy przy atakowania księdza, czy ja mogę? A nie może pan? No to po prostu. Dla mnie jedna rzecz jest bardzo charakterystyczna, że pan Terlikowski wypowiada się, występuje w sprawie księdza Woźnickiego jakby ekspert, bo to wyraźnie w jego wypowiedzi słychać. No tak jak w przypadku wszystkich innych osób ze świata medialnego, nie ma podstawowego dziennikarskiego elementu prawdy, także właściwie żaden z tych dziennikarzy, czy też dziennikarzyn, to nie ma moralnego, dziennikarskiego prawa wypowiadać się, nie rozpoznając tematu, a żaden z nich tego tematu nie rozpoznał. Także na jakiej podstawie należałoby zapytać, pan Terlikowski swoje sądy wyraża, skoro najprawdopodobniej tak należy przypuszczać, bo materiał poznawczy, czyli wypowiedzi za homilię, kazania, ogłoszenia, słówka, są bardzo szerokim tematem. Bez rozpoznania tych wszystkich księdza wypowiedzi, a w przypadku dziennikarza bez spotkania, rozmowy, przyjścia na mszę świętą, właściwie żaden z tych dziennikarzy, ani pan Terlikowski, no, może się wypowiadać, ale nie można w żaden sposób zakładać, że jest tym prawda. Nieuczciwość, tak, no bo to
słuchać tego należy, a wypowiada się w roli eksperta. Także to właściwie przebiega pierwsze dyskwalifikuje wypowiedź. Nie należy dawać wiary, że jest to uczciwa wypowiedź odnosząca się do rzeczywistości. No po prostu nie ma, ta wypowiedź nie ma odniesienia do faktu. Trochę wolniej. Rozmówienia prawda. Trzymać nam się klasycznej definicji prawdy jest to zgodność sądu z rzeczywistością. Człowiek dzięki boskiemu darowi rozumu rzeczywistość ją rozpoznaje za pomocą zmysłu, widzi, słyszy, powonienie, dotyk, które tam zmysły jeszcze należy dodać, daje swojemu rozumowi tak, można? Daje swojemu rozumowi treść, by to rozum w oparciu o pojęcia, których słowa, którym którym się określone znaczenia, pojęcia według reguł, jak jesteśmy uczeni przez całe życie, czy to na poziomie powszechnego rozumienia, czy w danych dziedzinach potrzebne jest konkretne definicje, słownik. Formujemy sądy. Prawda jest tą zgodnością sądu z rzeczywistością, czyli co się w tej definicji mieści, że człowiek jest w stanie rozumem stwierdzić o tym, czy dana rzecz jest i jak jest. Dlatego, że oni korzystają właśnie, tak jak ktoś tego się też pan powinien nauczyć, dlaczego sąd o wiele rzeczy nie dopytuje. No bo sąd woli nie wiedzieć. Tylko, że gdyby wiedział, miałby trudność z wydaniem wyroku. A nie wiedząc, nie ma trudności. Co winien, jak nie jest winien, to będzie winien, więc co za różnica. I ci ludzie podobnie, oni są na pewien sposób zadawniowani. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy są członkami SUS. I tego nie mówię. Natomiast w wyniku swoich działań podlegają takim w jakiś sposób nacisko, że mało któremu chyba się udaje ostać, no ja nie znam takiego, gdyby się ostał. No, znając się go niewierni, kogoś, kto przyjechał na Broniecką zrobić program rzetelny, to właściwie należałoby wskazywać pana, pan Walikowski, nie, ten pan, trudno być, nie z tygodnika powszechnego, ale co oni właściwie wykorzystali koniunkturę, to znaczy, proszę zobaczyć, to też jest sprytne, że zrobili programy wtedy jeszcze, kiedy można było zrobić. Dzisiaj już się, no być może właśnie jakby się gdzieś publicznie w mojej obecności pokazali, to pytanie, czy nie byłoby, nie znam ciebie, tak? Nie wiem, mogę przypuszczać. Podobnie pan Braun i tak dalej. Także to jest też, żeby widzieć, to jest cena, jaką się płaci. To, czyli takie działanie tych ludzi świeckich, taka ich koniunkturalność, z tego tytułu, że żyjemy w sytuacji, w której strukturalnie Kościół, to jest bardzo ważne zobaczyć to w wypowiedzi księdza arcybiskupa Wigano, że na to zwróci uwagę, że sytuacja Kościoła jest związana z sytuacją państwa. I w momencie, w którym się przyjęło jako obowiązujący wzorzec tą świecką zasadę rozdziału między Kościołem a państwem, to jest diaboliczną zasadą, bo nie tak ona jest do pogodzenia z nauką ewangeliczną, nauką Kościoła, to konsekwencje tego są, że człowiek, który chce działać dla Kościoła, no pieniądze są ze względu na działalność instytucji państwa
instytucji związanej z państwem, więc w pewnym momencie ci wszyscy ludzie ulegają naciskowi, a jeszcze o to też mam to powiedzieć przy tym. Za dużo, ale no dobrze, to powiem. Nie wiem, czy tak działa u pana Terlikowskiego, ale na pewno u pana Mysiora, u pani Anny, Ani Niani z Bydgoszczy, mamy trójki dzieci, chyba u pani Mandreli, u tego pana Kamila z Chrobryszna, że wyraźnie, ja przynajmniej to wyczuwam, to znowu nie dowiodę tego, ale że ci ludzie działają z perspektywy, powiedz ty, bo ja jako ksiądz inaczej się stosuje prawo kościelne. Po prostu ciebie się nie wywali z zakonu, nie wywali jako księdz, nie ekskomunikuje, nie suspenduje itp. itd. I oni tą rolę bardzo chętnie przyjmują. To jest tak, jak ostatnio pan tego słucha, jak mówiłem pod kościołem, że to zachowanie świeckich przypomina takie dzieci, które na scenę się wkradają. To jeszcze lepszy, jak jest moment przerwy w koncercie, to jeszcze lepszy jest przykład. Widział ktoś z was, jak się dzieci ubierają w stroje dorosłych? Jak mała dziewczynka zakłada szpilki mamy? Tak. No, no to jest z jednej strony pocieszne, a z drugiej strony jest bardzo takie... No... Dojmujące, tak? Jak się małą dziewczynkę zobaczy, nagle sobie wyszminkuje buzię, paznokcie i założy szpilki i się milży przed lustrem, nie wiadomo przed kim, nie? Nagle jej przybywa lat i widać, że już jakby przestaje być czysta w sercu. To ci ludzie są ubrudzeni. Z jakiego powodu? Że w tej sytuacji, w której struktury Kościoła znalazły się ze sprawą rewolucji Lutra, rewolucji we Francji, rewolucji bolszewickiej, rewolucji teraz tej, która idzie przez instytucje, że no, żyją podwójnym życiem, tak? Ci ludzie świeccy, bo faktycznie robią rzeczy, które do nich nie należą. O Kościele, w sprawach Kościoła zobowiązani są diagnozować i mówić także publicznie, w dyskusjach publicznych duchowni. Jeżeli są dyskusje świeckich, zawsze powinien tam brać udział duchowny. A nie, że oni sobie rozmawiają jak, no to należy podziwiać jeszcze i docenić pana profesora Marek Kornat, historyk, który przynajmniej jak tam coś mówi, że jako świeckiemu mi nie wolno mówić, ale ponieważ się na tych rzeczach znam, to jako historyk z perspektywy historyka powiem, to docenię, że on się jeszcze mityguje, że mówi jako świecki o sprawach Kościoła, a przynależy do eklezja docet Kościoła nauczanego. Natomiast jak posłuchasz Terlikowskiego, Krajskiego, jak o księdzu Bałębie rozprawia, o ważności święcej, tym czy ksiądz miał uzasadnione podstawy do nieufności wobec ważności święcej i tak dalej, to oni, nie będąc na drodze synodalnej, się wypowiadają jak członkowie synodalnej wspólnoty, a to nie jest Kościół katolicki, a nazywają się Kościół katolicki. No więc to jest taki no przykład, że jak najbardziej członkowie organizacji katolików oszukanych po Soborowym z takim wolnym biletem albo jako wolni tacy, no, doktor honoris causa. No i pan Terlikowski, wszyscy oni, bo to ofiary po Soborowie, czy wiedzą o tym, czy nie, ale widać to zwiedzenie i pokusę, które ulegają. Diabelska pokusa i może mogą być wpuszczani przez duchownych. Weź ty powiedz. Weź tam Ania powiedz. Weź tam Staszek powiedz. Weź tam Tomek powiedz. Jeden, drugi. Bo gdybym ja powiedział, to wiesz, to biskup, to przełożony. No i oni chętnie w te buty wchodzą. Oni, ci świeccy konkretni. Także dlatego tu nie ma tej rzetelności, bo oni są w ogóle nie zainteresowani, się nie opłaca. Są urzędnicy.
A sprawa, że to jest redaktor czy dziennikarz, to jest tylko dla splendoru takiego, jak ktoś powie, że jest studentem, to tak ładnie brzmi, bo nie wiadomo czego, nie? I kim on tam będzie? Jak już powiesz, że jest hydraulikiem, no to hydraulik, nie? A jak powiesz, że student, no to student. Student czego? Urządzeń sanitarnych w przyszłości hydraulik. Daj Boże, żeby umiał robotę wykonać. Dobrze. Także to tacy redaktorzy. Tam nie ma mowy o rzetelności. Dlatego ma pan, czy taki jeden, czy Mosakowski, czy ten przyjedzie do... Jak mu pan... Pani Janno, no cóż, jak zwykle ksiądz potrafi określić to w prosty, normalny sposób, niezawikłany, tak jak sobie życzy ten naród niewydrapany, by mówić takim językiem, a tym samym, żeby nikt tego nie zrozumiał. Natomiast ksiądz Woźnicki mówi prosto z mostu, tak jak się to powinno przedstawiać i bez żadnych ogródek, czego nie robią inni. I cóż, potem się tylko można domyślać, tak? A to domyślanie doprowadza do czego? No, że jesteśmy w czarnej dziurze, drodzy Państwo, tak jak dzisiaj, prawda? Bo to jest tylko i wyłącznie kontynuacja po Soborowie, czyli po Janie Pawłowie. I nic poza tym. A mówiąc krótko, windowanie narodu wydrapanego, czyli waszych panów, bo teraz jesteście w ich rękach, pani Janno. Teraz jesteście w ich rękach. A ksiądz Woźnicki z tym walczy. Ksiądz Woźnicki robi kazania. W rytmie, mówię w rydzu mszy trydenckiej, czyli taka, jaka powinna być. I za to jest oskarżany, drodzy Państwo, na waszych oczach. Na waszych oczach, czyli wy niedługo to będziecie sobie po prostu chodzić do synagogi. Będzie oficjalnie. Ale nie po to, żeby się tam modlić. Nie, nie po to. Chodzą ludzie do synagogi. Nie po to, żeby się tam modlić. Nie, nie, nie. Tylko po miskę ryżu, tak jak wam premier Morawiecki proponuje. Po miskę ryżu tam będziecie chodzić. Dokładnie. Będziemy pani Janno kończyć, jakby pani mogła, bo już mamy godzinę 33 minuty. Tak, to tylko panie Wojtku, zakończymy. Zakończę słowami świętego Bernarda z Clairvaux, bo one pasują tutaj do, na chwałę nowego rycerstwa, dla tej krucjaty. Rycerz Chrystusa, ja już to czytałam, zabija bezpieczna, umiera jeszcze bezpieczniejszy, sobie samemu pomaga, gdy umiera, Chrystusowi, gdy zabija, bo nie bez przyczyny miecz nosi. Jest bowiem sługą Bożym dla pomsty na złoczyńcach i dla chwały dobrych. Zaiste, kiedy zabija złoczyńcę, nie jest zabójcą, lecz raczej złobójcą i z pewnością będzie nazwany mścicielem Chrystusa na tych, którzy źle czynią i obrońcą chrześcijan. No i tyle, panie Wojtku. Dziękuję bardzo za to nagranie. Było dziękuję. Konieczne, pani Joanno. Ja również bardzo dziękuję. Została nam jedna droga Kościoła. Krucjata. Tak jak jest w tytule. Tak jest. Krucjata drogą Kościoła. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, pani Joanno. Życzę wszystkiego dobrego naszym słuchaczom. Proszę o przekaz jeszcze raz dla swoich najbliższych i sąsiadów. Obyśmy się mogli naprawdę w tej naszej walce zjednoczyć, ale żeby to zrobić, to musimy wiedzieć w jakim celu. Bo na razie to jest niestety jedna wielka niewiadoma, jeden wielki bałagan. A my z panią Janną mamy bałagan poprzez ten bałagan. Tak, taki mamy bałagan, bo nie możemy zrozumieć, jak to jest możliwe, żeby prostych mechanizmów, to co ksiądz Woźnicki przekazuje, nie można było zrozumieć. No naprawdę z ręką na sercu powiem wam otwarcie na koniec. Obserwuję wielokrotnie, szczególnie wieczorem, bo wtedy jest spokój i cisza, bo to jest przyjemność oglądania kazań księdza Woźnickiego. Tam naprawdę jeszcze go słuchać. I każde kazanie jest wartościowe. Ja nigdy jeszcze nie dopatrzyłem się czegoś, z czym mógłbym się z księdzem nie zgodzić. No przykro mi bardzo. Mówię tutaj o tych półgłówkach, bo inaczej ich nie mogę nazwać już dzisiaj, którzy mają odmienne zdanie. Tak, jesteście półgłówkami, dlatego że macie odmienne zdanie. Wam się to nie podoba? To zmieńcie sobie kanał.
A jak wam się nie podoba, ci niektórzy, którzy oglądają i nawet nie wpisują komentarzy, to nie wchodźcie, bo wam to tylko zaszkodzi na wasze skorodowane umysły. I tym miłym akcentem, pani Joanno, wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem jeszcze raz. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.